Jeśli przejadła Ci się czekolada w formie zwykłej tabliczki, to dobrze, że tu trafiłeś. Mamy dla Ciebie przepis, który z pewnością zagości na długo w Twoim domu. Z udziałem czekolady można przyrządzić naprawdę magiczne rzeczy dla naszego podniebienia. Ale ten przepis zasługuje na szczególną uwagę, nie tylko niebiańsko smakuje, ale także wygląda apetycznie. Aby przyrządzić to cudo, potrzebne Ci są tylko 4 składniki: 1 płat ciasta francuskiego, 1 tabliczka czekolady, 1 jajko, posiekane orzechy laskowe. Pierwszy. W pierwszej kolejności rozkładamy ciasto francuskie i umieszczamy na samym jego środku umieszczamy czekoladę. Drugie u dołu zapewne zostanie kawałek wolnej przestrzeni, dlatego warto dodać jeszcze jeden pasek czekolady. Trzeci. Teraz robimy małe nacięcia w cieście po obu stronach o szerokości 2 cm, ale pamiętajmy, aby były one symetryczne. Najlepiej użyć w tym przypadku noża do pizzy, ale wystarczy także jakikolwiek ostry nóż. Czwarty. Powinno to wyglądać mniej więcej tak. Piąty. Następnie chwytamy zapaski, które przed chwilą wykroiliśmy i składamy je na przemian do środka. Jeśli paski wystają poza tabliczkę, możemy je przyciąć, ale nie wyrzucajmy ich, bo się jeszcze nam przydadzą. Szósty. W górnej i dolnej części pozostanie wolna przestrzeń, którą zakrywamy wyciętymi kawałkami ciasta. Siódmy. Teraz musimy ubić jajko w naczyniu i posmarować nim powstały warkocz. Ósmy. Następnie posypujemy go kawałkami orzechów i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza. Dziewiąty. Po około 20 minutach wyciągamy warkocz z piekarnika. Wygląda mega apetycznie, prawda? I smakuje naprawdę nieziemsko. Życzymy Wam smacznego.